Czy wraz z rozwojem technologii w branży budowlanej wyzwania odnośnie bezpieczeństwa rosną czy maleją? Rozwój technologii zdecydowanie pozwala przeciwdziałać wypadkom i pozwala lepiej zarządzać bezpieczeństwem. Rozwój technologii bardzo, bardzo się przyczynia do planowania, do możliwości przewidzenia metod wykonywania prac, a przez to jest bardzo dobrym sposobem na prewencję wypadków, czyli jest to bardzo dobry trend. A jak wobec tego wygląda kwestia edukacji o bezpieczeństwie na dzisiejszym rynku pracy? Edukacja o bezpieczeństwie na rynku pracy i w ogóle w szkolnictwie nie jest na najlepszym poziomie. Obserwujemy to, że studenci po ukończeniu szkół, po ukończeniu studiów mają stosunkowo niewielkie pojęcie o bezpieczeństwie. Nie jest to przedmiotem edukacji i to jest jeden z elementów, który w ramach Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie staramy się, żeby wpłynąć na szkolnictwo, na uczelnie, na szkoły techniczne, aby to poprawić. Także tu jest duży obszar do poprawy.